Każdy człowiek, każdy z nas jest powołany do bycia synem czy córką w Synu, jednorodzonym w Jezusie Chrystusie. Drodzy bracia i siostry, liturgia słowa, jaką nam daje dzisiaj Kościół, pokazuje nam Boga jako tego, który zawsze pragnie, abyśmy trwali w tej miłosnej sieci relacji, jaką stworzą osoby Trójcy Świętej – Ojciec, Syn i Duch Święty. Bo przecież każdy człowiek powołany jest do tego, aby stać się dzień za dniem synem czy córką w Synu jednorodzonym w Jezusie Chrystusie. Właśnie z tą troską dzisiaj Bóg spyta mężczyznę i w nim każdego z nas, ciebie i mnie. Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś w tej relacji ze mną? W tej relacji z drugim człowiekiem, z bratem? W odpowiedzi Adama Słowo Boże odsłania nam cały dramat grzechu, jako będącego zawsze z jednej strony odrzuceniem miłości Boga i drugiego człowieka, względem z nas i z drugiej strony odmawianiem tej miłości Bogu i drugiemu człowiekowi. Wobec tego każdy z nas może sobie robić krótki rachunek sumienia. Ilekroć w naszym życiu, w moim życiu, nie pozwalałem Panu Bogu do mnie mówić. Ilekroć w moim życiu opornym byłem na głos Boga, na natchnienie Ducha Świętego. A Jezus Chrystus dzisiaj w Ewangelii pokazuje, że jesteśmy zaproszeni wszyscy do przynależności do Jego rodziny, do rodziny Boga, do rodziny uczniów słuchających głos Pana i spełniających Jego wolę. Dlatego, drodzy bracia i siostry, zachęcam was, otwórzcie się na działania Ducha Świętego.